Po raz 13 możemy w gminie gościć piknik leśno-łowiecki Cietrzewisko, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańcy znają naszą imprezę, natomiast ludzie, którzy mogą przyjechać do Koszęcina, mogą zobaczyć topowych na przykład drwali, którzy pracują, w tym trzy dziewczyny, które są. Dwie z Łotwy, jedną z Polski, 27 zawodników, którzy rywalizują, bo to międzynarodowe zawody drwali. 70-lecie zespołu pieśni i tańca Śląsk to też wydarzenie ogromne. Powstał 1 lipca 1953 roku. Zespół cały czas działa, cały czas tworzy. W tym roku zostaliśmy nagrodzeni dwoma Fryderykami. Pół został nazwany Słoneczną Republiką przez profesora Hadyna. Także, tak jak już wspomniałem, chociaż kataklizmy dookoła nas, burze i ulewy, u nas deszcz nie pada. W tym roku zaczynamy obchody stulecia Lasów Państwowych i to też tutaj ten nasz piknik dobrze się wpisuje w te obchody. Chcielibyśmy tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, że leśnicy są otwartą grupą zawodową. Leśnicy to przede wszystkim pasjonaci, ludzie zaangażowani, oddani swojej pracy. Tutaj chociażby Nadleśnictwo Koszęcin, o swoich pracownikach mogę powiedzieć, że to są naprawdę pasjonaci. Tutaj w ogóle Nadleśnictwo Koszęcin to naprawdę kawał dobrego lasu, kawał dobrej przyrody. Piękne drzewostany sosnowe, mamy tutaj ładnie udostępnione te drzewostany, mamy miejsca postojowe, mamy sieć dróg dosyć dobrą tutaj, także bardzo to służy, to nadleśnictwo turystyce. W technikum leśnym w Brynku, do którego uczęszczałam, można było zrobić taki kurs operatora pił spalinowych i od tamtej pory zachęcili mnie w technikum do brania udziału w zawodach i tak to się ciągnie aż po dziś dzień. Konkurencji jest 5. Do wszystkich potrzebna nam jest piła spalinowa. Wszystkie opierają się o pracę pilarza, operatora drwala. Pierwsza jest to ścinka drzewa, czyli taka standardowa jak w lesie drwal ścina drzewo. Oczywiście najważniejsze są tutaj jak zwykle zasady BHP. Sędziowie patrzą nam na ręce, na nogi. Trzeba po prostu bardzo dokładnie i szczegółowo zaciągać hamulec.